Cześć, to jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, do gry została dodana nowa aktualizacja i z gry zostały usunięte wszystkie wyposażenia. W zamian za to dostaliśmy bardzo dużo golda, więc jeżeli jeszcze nie logowałeś się do gierki, zrób to właśnie teraz, bo zmiany są naprawdę mega duże. Dodatkowo w grze pojawiły się liczne błędy, między innymi z tego powodu została wycofana zadymiara Bonnie. W dzisiejszym odcinku wam wytłumaczę dlaczego. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te osoby wygrywają nowy skin do groma, gratuluję. W sklepie też pojawiły się nowe skiny halloweenowe, więc dzisiaj sobie coś kupimy. A wy pamiętajcie, jak będziecie kupowali skiny, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel do sklepu. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga, także dzięki każdemu za wsparcie. Zaczynamy! Jesteśmy już na moim koncie i uwaga! Zaktualizowane wyposażenie! Wszelkie istniejące wyposażenie zostało zresetowane. Wyposażenie nie jest już wytwarzane ani ulepszane. Wyposażenie może być bardzo rzadkie, epickie lub mityczne. W ramach rekompensaty za każdy zebrany żeton wyposażenia i złom otrzymasz monety. Wydaj je na nowe wyposażenie. 187 sztuk żetonów wyposażenia, 13 549 sztuk wyposażenia. Zostało zamienione na 71 158 golda, wow! Teraz to odbieramy i proszę bardzo. Kiedy wejdziemy, moi kochani, w zakładkę zadymiarzy, możemy zauważyć, że siostra Janet, Bonnie, została zbanowana i nie można nią na chwilę obecną grać. Ten zadymiarz jest chwilowo niedostępny. Nawet jak klikniemy przycisk wypróbuj i naciśniemy mecz treningowy. O! Uwaga, uwaga! Niestety nie możemy dołączyć do meczu i jak widzicie, tryb nam się zawiesza. Mega dziwna sprawa. I cały czas przelatują różne tryby. A kliknę wyjście? Nie mogę kliknąć. Ha! Niezły bóg w Brawl Stars. A spróbujmy nią zagrać w arenie treningowej. Klikamy i ten zadymiarz jest chwilowo niedostępny. Porąbana akcja. Sprawdźmy sobie jeszcze raz na Bonnie, czy na przykład możemy odblokować jej jakieś wyposażenia. Na przykład byśmy odblokowali ostatnie wyposażenie za darmo. Klikamy i proszę bardzo! Udało nam się odblokować, pomimo tego, że postać jest niedostępna. Znalazłem kilka informacji na Twitterze. Okazało się, że w nowym trybie, gdzie gramy duchem, Bonnie była nie do pokonania. Cały czas odzyskiwała masę życia, więc zobaczcie, jak mniej więcej to wyglądało na filmiku, który znalazłem na Twitterze. Bonnie atakuje i zobaczcie, ile punktów życia cały czas ona ma nad swoją głową. Aż się gierka buguje. Aż chłopowi grę wywaliło. Bonnie ma 29 686 192 HP. Porąbana akcja. A po prawej stronie w ogóle znajdują się wszystkie efekty, które są dostępne w grze Brawl Stars, które w ogóle są poza postacią. Na Twitterze znalazłem jeszcze taki screen, gdzie Bonnie nad głową ma masę dziwnych komunikatów. Zobaczmy sobie jeszcze jeden filmik. Gościu gra Bonnie, wyskakuje i zobaczcie, co się dzieje. Ona jest po prostu nie do pokonania. Internet Connection też jakąś emotkę wysłała. Wow, a jednak pokonana! Jeszcze raz to zobaczmy. I dostaje strzała od Brocka. Nie może gościu nic zrobić, nie może zaatakować chyba. Czyli postać jest po prostu zbugowana. Znalazłem jeszcze jeden fajny film, którym dowiadujemy się, że nie tylko w trybie z duchami, ale też w normalnym trybie Bonnie była zbugowana. Spójrzcie na to. Kiedy użyła swojego ulta, aktywowało się jej nad głową coś mega dziwnego. Wyświetla się jakaś emotka. Internet Connection. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam w grze Brawl Stars, naprawdę. Zobaczmy sobie jeszcze jeden meczyk, tym razem bez głosu. Bonnie znajduje się w lewym górnym rogu, wyskakuje i znowu masa bugów nad jej głową. I w tym momencie gierka się przycina i wywala mecz. Na Twitterze też jakiś gracz zgłasza problem grając z Gasem. Kiedy chce rozwalić czaszki na swojej drodze, nie może, ponieważ baloniki się przebijają. Mega śmiesznie to wygląda, spójrzcie na to. Niestety chłop jest zmuszony do powolnej śmierci przez burzę. Przykre. Tutaj mamy też jeden ze śmieszniejszych bugów, ponieważ Penny jak przegrywa, siada tyłkiem na swoją armatę, a później się odbugowuje. Co jest? Mamy też kolejny film zgłoszony przez gracza. Po prawej stronie mamy Bonnie, która jest zbugowana, a po lewej stronie, w lewym górnym rogu, koło wskaźnika życia sejfu, znajduje się pocisk od Colta, który cały czas strzela. Spójrzcie na to. Widzicie? Tam cały czas używany jest jakby ultimate attack. Gościu nam to jeszcze specjalnie przyspieszy. O, jeszcze raz to widzieliśmy. Nie wiem, co się dzieje z tą grą w tym sezonie, ale coś mi się wydaje, że niedługo zostanie wprowadzona jakaś potężna łatka. Moi drodzy, musimy zrobić troszeczkę porządków na moim koncie, ponieważ mam 114 tysięcy golda w zanadrzu. Sprawdźmy sobie, co mamy w sklepie. Megaboxa, odznakę ducha, więc teraz sobie odznakę ducha odblokowujemy, legendarna odznaka. No to sobie też odbierzmy megaboxika, z którego i tak nic nie wypadnie, bo mam full konto. O, a jednak coś wypadło. Co to jest? O, gadżet do Gasa. Zarąbiście! Gaz traci 15% życia, ale natychmiastowo zyskuje 100% ducha. Nie spodziewałem się tego. Oczywiście jeszcze mam jakieś punkty mocy. To dołóżmy do Dynamike'a. Są też oczywiście dostępne nowe oferty, korzystne dla niektórych. Mamy też do odebrania eventowe odznaki, więc to sobie odbieram. Jedną, tutaj ze Stew, drugą. Co tu jest? Brawlowin powrócił do gry. O! I czy ja mogę sobie coś kupić? Jest Stew, Rose mam, Gina mam, Pan P. Przecenie. No to takiego Pana P sobie kupimy Halloweenowego, ale zanim to zrobimy, sprawdźmy, czy mamy kod Farel w sklepie. Potwierdzamy. No i wy też pamiętajcie zawsze o kodziku Farel. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wsparcie. Jak kupujecie jakieś gemy, pamiętajcie, przed zakupem wpiszcie kodzik i lecimy. Pan P. Halloweenowy. Hrabia Pędziula. Zarąblisty jest ten skin. Jeszcze do tego emotka. Standardowo przypominam, jeżeli jesteś aktywnym graczem, zapraszam cię do mojego klubu DFRL Team. Ja już tutaj sprawdzam, kto był ostatnio dawno online i kto nie gra ligi. Widzę, że wiele osób nie gra ligi klubowej, więc niestety będą musieli wylecieć z klubu. Wtedy zapraszam każdego. Wraz z nową aktualizacją Jean dostał nowe mityczne wyposażenie, które występuje tylko i wyłącznie u tego zdymiarza, ale żeby je odblokować, musimy wbić poziom wyżej, więc go ulepszamy, a nie mam ilości punktów. No to zaraz to naprawimy. Sklep klubu. Punkty mocy. Kupujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I podnosimy na poziom 10. Bum! Proszę bardzo i nowe wyposażenie za 2000 golda. A czy przypadkiem ja nie powinienem dostać tego wyposażenia pierwszego za darmo? Nieważne. Dłoń Gina sięga o jedno pole dalej. Porozmawiaj z dłonią 1. Dobrze, odblokowywujemy. No i co? Przydałoby nam się przetestować tą nową umiejętność. No to lecimy tryb duo. O kurczę, mam throwera w drużynie, może być. Wolałbym jakiegoś tanka, ale tutaj szybciutko sobie potwieramy skrzyneczki i będziemy mieli przewagę nad przeciwnikami. Gdzie on jest? Tam w krzakach siedzi. Dostał. Dostał. Leży. Co jest? A, bo on się zrespił i jego kumpel chyba uciekł. Dziwna sprawa. Dobra, sprawdzamy krzaczki. Mamy dosyć sporo power cubesów, żeby wygrać ten mecz. Tylko posprawdzajmy, gdzie oni się pochowali, bo to jest niemożliwe, że nikogo tu nie ma. A zostały jeszcze 3 drużyny. Okej, już widzę, gdzie są. Bayron 12, co jest? Nie, no jak będzie nas Brock bił od boku, to nie damy rady. Nie, Squid, nie podaj mi. Tutaj Squidczek i nawet nie mrugnij mi. On ma Daryla, więc będzie przypał z Darylem totalny. Dobrze, dobrze, dobrze. Wjeżdżamy w nich, wjeżdżamy, wjeżdżamy ostro. Bayron mój! Nie trafiłem! Ręką najgorzej. Dobra, leżą, leżą, leżą. Ośmiobitowiec, ma tam dużo power cubesów, coś mi się wydaje. Nie trafiłem znowu rączką, najgorzej. 15 power cubesów, 8-bitowiec. Dawaj, dawaj, dawaj. No niestety się nie udało. Ale i tak fajny mecz, GG. Mamy w drużynie Serge'a. No może być ciekawie, albo na pewno będzie ciekawie. Potrzebujemy dużo power cubesów, żeby wygrać ten mecz. 8-bitowiec, no dobra, nieźle. Gaz. Co jest z tym gasem? Dobra, leży. Na środku nie ma skrzyneczek, ciekawa sprawa. Dobra, gdzie on idzie? Chłopie, bo zaraz tu Janet porobi. Okej, pokonał ją. Wielkie starcie, tak szybko? Co tu się wydarzyło? O kurczę, Dynamike i Nita 7, już wiem co się wydarzyło. Ich przecież nie będzie można pokonać. Jedyną drogą na pokonania tej postaci jest przyciągnięcie ich. Zrobimy to tak, że ja go przyciągnę, włączę gadżet i uwalę wtedy. Chodź tu! Mam go! Gadżet! Bomba! O, ale odbił się! Miał szczęście. Poczekamy na Serge'a. Serge powinien tutaj teraz zrobić robotę. Okej, obijam ich ładnie na daleko, tym Jeanem. Jeszcze jeden i będzie ult. Szybko! Przyciągam, przyciągam! Tak, Dynamike'a ze sobą wziąłem! Porobiłem Dynamike'a i... Kto wygrał? Druga ranga, najgorzej! Ale i tak było fajnie. No dobra, moi drodzy państwo, lecimy z ostatnim meczykiem na dzisiaj. I mamy w drużynie Penny, Mr. Kimo. Siema, panie Kimo. Dawaj, tutaj otwieraj skrzyneczkę, stary. Pyk, Gina. Mamy Colta. Dobijamy, dobijamy. Dobra, nice. Wow. Ale ten 8-bitowiec sprayuje. Wow, 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 wow. Dobra, dobra, nice, 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 nice. Walcz, 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 walcz do końca. Ten poko nie ma hapsów, dobra. Powinienem tego barrela jeszcze sięgnąć. Nie, ucieka, za szybki. Mój! Dziena! Faktycznie ta rączka jest dłuższa o jedną kratkę. Jestem mega ciekawy, jakie będą mityczne wyposażenia w następnych sezonach dodawane do gry. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, leży. No i patrzcie na to, gdzie jest ten broczek? On jest mój. On jest mój, powiedziałem. Hop! I boom! Dobity! Fajnie, że ten Jean ma teraz większy zasięg, więc jaram się w opór. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, wspieraj z kodem Farel. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!